Cześć. Teraz troszkę mało jest filmów. Ostatnio miałem o dronie nagrać, ale mam też z nim problemy techniczne. Jak chciałem uczyć się latać, to mi się wywalił i jest teraz problem. Ale to nie dzisiaj o tym. Dzisiaj pokażę Wam zakupioną wczoraj w markecie Biedronka Livistonie, jeszcze nie wiem dokładnie, nie czytałem za bardzo na jej temat, tylko czytałem, że nawet spore rosną niektóre. Jak widzicie, mają liście takie, tak jak w Waszyngtonie, ale chyba mniejsze dosyć i chyba mniej wytrzymałe na mróz, z tego co czytałem, i woli bardziej bagienne takie tereny. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie, bo to tylko internet, a nie wszystkie informacje muszą być prawdziwe. Są jeszcze pierwsze listki, które wypuściła, jeszcze nie rozłożone, i tutaj dopiero idą, parę jest ładnych, takich fajnych rozłożonych. Pieniek też już się robi, nie wiem w jakim wieku jest, nie wiem jakie ma tempo przyrostu, kolejny tu się rozwija. Ciekaw jestem tej palmy, bo widziałem na necie, że nawet spore potrafią urosnąć. Czytałem, że do 25 cm średnica pnia i nawet 40 metrów wysokie, więc nie wiem, czy to prawda, czy po prostu natrafiłem na jakąś złą stronę. Na razie przesadzono jakieś tam mniej więcej doniczki na okres zimowania. Będę ją w pierwszy rok na pewno zimował normalnie u mnie tutaj w pokoju. Zobaczymy, jak to przetrwa. Na kolejny może pomyślę, żeby gdzieś indziej zimowała. Muszę jeszcze doczytać właśnie, jakie temperatury są najlepsze do jej zimowania. No w sumie o niej nie ma za bardzo co mówić. Ma takie fajne tutaj, takie ostre haczyki, jak widzicie. To wbrew pozorom, jak się tak przejedzie, to nawet boli. Jak tam te nasiona? Po nasionach nic nie widać. Bananowce jeszcze żadne nie wykiełkowały, więc możecie wbijać do poprzednich filmów, tam jest mowa o konkursie. Palmy jedynie zaczęły, nie wiem które jeszcze, ale zaczęły wypuszczać już korzenie na dole, więc nasiona palm przywiezione z Majorki już kiełkują. I w sumie to by było tyle na ten odcinek. Na pewno jeszcze za tydzień, jak tylko będę miał czas, nagram odcinek o zimowaniu tych moich bananowców, które wykopałem jakiś czas temu. Małe lasy musiałem przenieść w inne miejsce, bo się trochę wyciągały, ale to już może w tym następnym odcinku, tak za tydzień powinien być gdzieś. Dobra, to by było chyba na tyle. Też oglądam, patrzę statystyki i też tam z 1/3 osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje kanału, więc kliknijcie tam poniżej, dajcie subika i łapkę dla zasięgu, bo może ktoś po prostu by chciał takie coś obejrzeć. Dobra. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.